Kategoria Easy Card 60. Na starcie tej kategorii zobaczyliśmy najmłodszych i najbardziej utalentowanych kierowców ścigających się w naszym kraju. W sumie na wszystkich torach zobaczyliśmy 15 zawodników, a wyścigi z ich udziałem za każdym razem były bardzo emocjonujące. Od pierwszej rundy w Toruniu wykształciła się 5-osobowa czołówka, która między sobą miała rozstrzygnąć, kto jest najlepszym kierowcą. Kamil Grabowski, Jan Południewski, Oliwia Protasiewicz, Alan Lalak i Filip Zagórski. Pierwszy weekend wygrał Południewski z Havi Racing Team. Był najlepszy i w pierwszej, i w drugiej rundzie, po fantastycznej walce z Kamilem Grabowskim i Alanem Lalakiem. Trzecia runda rozgrywana w Przeźmierowie rozpoczęła okres dominacji Filipa Zagórskiego z Automobil Klubu Wielkopolskiego. Młody zawodnik wygrał tę rundę z kompletem punktów. W trakcie całego sezonu udała mu się jeszcze ta sztuka trzykrotnie. Runda na torze Poznań była też przełomowa pod innym kątem. Od tego momentu o zwycięstwo walczyli między sobą już tylko Lalak i Zagórski, na zmianę wygrywając kolejne wyścigi. Niekiedy włączali się do tej rywalizacji inni kierowcy, ale dominacja tej dwójki była nie do przełamania na dłuższą metę. Tylko Kamilowi Grabowskiemu i Oliwii Protasiewicz udało się wygrać wyścig w drugiej części sezonu, a tak albo wygrywał Zagórski, albo Lalak. Ostatecznie na koniec sezonu po zwycięstwo sięgnął Zagórski, zdobywając 776 punktów. Alan Lalak zaliczył słabsze występy w 12 i 14 rundzie i w tym należy upatrywać jego przegraną. Warto wspomnieć o jedynym w całej serii zwycięstwie zawodnika płci pięknej. W ostatniej rundzie, w ostatnim wyścigu na najwyższy stopień podium wjechała Oliwia Protasiewicz po fantastycznej walce na całej długości toru.